Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj wreszcie zaczynam sezon koncertowy i nawet nie macie pojęcia, jak się z tego powodu cieszę. Dodatkowo sezon koncertowy zaczynam fantastycznym koncertem, czyli koncertem z trasy Popromantyk Dawida Kwiatkowskiego. Co prawda będzie to mój pierwszy koncert Dawida, bo też dopiero gdzieś tak od roku, pół roku słucham jego muzyki. W sumie poznałam muzykę rok temu w maju, a tak intensywnie słucham właśnie od pół roku. Mimo wszystko niesamowicie się cieszę, ale jak widzicie, jestem już cała przygotowana, a teraz jest godzina 11, ale może o tym wszystkim powiem Wam za chwilę po czołóweczce. Jest to raczej rzadko spotykane, żebym zaczynała vloga koncertowego już w pełnym makijażu. Nawet zobaczcie, z biżuterią mam nawet brązoletkę na ręce. A to dlatego, że zależało mi na tym, żeby się dzisiaj jak najszybciej zebrać. Jeszcze nie wiem, o której będę jechała, bo też są przewidziane pewne komplikacje, o których Wam powiem może za jakiś czas, bo też nie wiem, czy będą, wiecie, miały miejsce i czy dojdą do skutku. Dlatego też moim priorytetem dzisiaj było, żeby po prostu się ogarnąć, zrobić makijaż, wybrać biżuterię i najwyżej po prostu już cała gotowa, mogę sobie usiąść do pracy, jeszcze coś tam porobić, więc jak widzicie, jestem przygotowana. Bardzo mi się podoba makijaż, który mi dzisiaj wyszedł. Wydaje mi się, że wyszedł naprawdę fajnie. W ogóle mam wrażenie, że jak trochę zaczęłam używać tego różu z NAPS-a, to później, jak już, wiecie, zdarłam tą pierwszą warstwę, że ten róż dużo lepiej wygląda. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs, to nadal używam tego właśnie Trill Seeker. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, czyli hit TikToka, i powiem Wam tak, nie jest to zły tusz, podoba mi się, jak właśnie się utrzymuje, że się nie kruszy, nie rozmazuje, ale to nie jest, wiecie, mój ideał, ponieważ on fantastycznie pogrubia rzęsy, ale niestety ich nie wydłuża, a ja lubię efekt i pogrubienia, i wydłużenia. Poczekajcie, muszę to odłożyć. I dzisiaj korzystałam z Poletki Juicy chudy i miałam w planie zrobić smoky eye, ale oczywiście nic z tego nie wyszło, ponieważ użyłam dwóch cieni właśnie z tej paletki. Najpierw użyłam takiego brązowo-szarego jako bazę, żeby właśnie podbić ciemność oka, i potem użyłam takiego jakby sypkiego złota, który był, wiecie, jakby takim toperem, i wydaje mi się, że wygląda to super. Zobaczcie, jak te oczy błyszczą. Oczywiście mam ten brokat na całej twarzy, pomimo tego, że oczy robiłam najpierw, a dopiero potem twarz, i pomimo tego, że myłam twarz płynem do makijażu, a potem jeszcze tonikiem, to mimo wszystko nie każdą drobinkę udało mi się z twarzy usunąć. A jeżeli chodzi o usta, to wiadomo, że teraz jeszcze ust nie maluję do wyjścia, bo jest godzina 11, a ja będę chodzić najszybciej około godziny 14, więc wiecie, jeszcze mam sporo czasu, pewnie jeszcze jakaś kawka wyleci, więc na spokojnie. I użyję tej pomadki z Oriflame i to jest, słuchajcie, taki przepiękny brązik ze złotem. Wydaje mi się, że będzie świetnie pasować, bo jakbym teraz do tego makijażu dołożyła czerwone usta, to wydaje mi się, że to już było enough i po prostu wyglądałabym jak clown. I muszę przyznać, że kurczę, drugi raz założyłam tą sukienkę z Zary, bo tą sukienkę miałam na sobie podczas ostatniego speed datingu i powiem zupełnie szczerze, że czuję się w tej sukience rewelacyjnie. Ona jest genialna i jeżeli spotkam jeszcze takie sukienki, to na pewno będę kupować. Słuchajcie, ostatnio udało mi się dorwać fajną sukienkę właśnie w Pepco. Tak, w Pepco. I też jest właśnie w podobnym stylu. Może Wam tutaj wstawię teraz przybitkę. Nie pamiętam, ile kosztowała, ale jest właśnie też taka hiszpanka, wiecie, w kwiaty, i też ma fajny materiał i chyba w niej pójdę na koncert, jeden z najbliższym czasie. Jeszcze Wam nie powiem, na który, i cieszę się, bo takie sukienki są naprawdę super i mam nadzieję, że wygląda to dobrze. A jeszcze Wam pokażę paznokcie, bo wczoraj byłam u pani Natalii i zrobiła mi paznokcie. To jest czarny z taką złotą folią i to jest taki, jak to, taki dziwny lakier, ten jasny, nawet nie wiem, jak Wam to powiedzieć, taki flash, że on w każdym świetle wygląda inaczej. Zobaczcie, tak się prezentują moje paznokcie. Pokazałam Pani Natalii, jaką sukienkę będę mieć, i dobrałam właśnie paznokcie do tej sukienki. Wydaje mi się, że wyglądam naprawdę super i powiem Wam zupełnie szczerze, czuję się super. I zobaczcie, jak mi ładnie włosy rosną. Mam nadzieję, że jeszcze do ślubu mojej siostrówki nie urosną, żeby zrobić jakąś fajną fryzurę. Jest godzina 14, a ja za chwilkę wychodzę, bo o 14:30 mam autobus. Pewnie wydaje wam się to idiotyczne, że od 14:00 wyjeżdżam na koncert, który jest o godzinie 20:00, no dokładnie o 13:30. A to dlatego, że po pierwsze chcę pojechać najpierw do Górnego Gdańska, ponagrywać materiały, ale również przeczytałam wczoraj, że dzisiaj mają być strajki rolników w Jecharowie, dlatego też będę jechać wyjątkowo do Redy Pieleszewa i tam siadać do SKM-ki i też nie chcę właśnie utknąć w tych korków rolników, a dodatkowo, wiecie, w tym protestach, wiecie, które spowodują korki, a dodatkowo też chcę mieć ten czas taki zapasowy, że ewentualnie gdybym utknęła w jakimś korku, to nie będę się stresować, że wiecie, nie dojadę na koncert, dlatego też pomyślałam, że pojadę sobie najpierw do Śródmieścia, a tam sobie ponagrywam TikToki, materiały, wiecie, vloga i tak dalej i potem sobie podjadę do stoczni autobusem, tramwajem, whatever i wtedy, wiecie, już na spokojnie pojadę na koncert. Oczywiście będę tam szybciej, dlatego też stwierdziłam, że wolę jechać, wiecie, na spokojnie, a nie potem, wiecie, z duszą na ramieniu, nie wiem, nie zdążę nagrać TikToka, nie zdążę nagrać outfitu, wszystko będzie w nerwach, to jest bez sensu. Nie lubię się denerwować, kiedy jadę właśnie na jakieś wydarzenie, tym bardziej, kiedy, wiecie, wiem, że w Gdańsku dużo rzeczy zajmuje dużo więcej czasu, no bo jest to większe miasto niż na przykład tutaj u mnie w Redzie, bo tutaj jak wiem, że nie wiem, muszę być gdzieś o godzinie 15, no to wiem, o której mam wyjść z domu, mniej więcej ile mogę sobie zapasu czasu zrobić i tak dalej, ale nie zawsze się tak da. I też chciałam wam pokazać, jak ta pomadka wygląda, to jest to, co wam wcześniej pokazałam, zobaczcie. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę super i pasuje do tego makijażu. Nie jest to, wiecie, za dużo i podoba mi się sobie. Naprawdę się pasowałam sobie w tej sukience. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę super, nieskromnie mówiąc. I jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, bo od chyba z 2-3 tygodni, jak mam tylko jakieś 5-10 minut wolne, to robię porządki w starych zdjęciach i ostatnio was zasypuję właśnie na Instagramie starymi zdjęciami. Wiecie, robię kopię, bo mam stare zdjęcia na dysku USB, ale to jest, wiecie, takie urządzenie, które może ulec wypadkowi, dlatego teraz wszystko wrzucam sobie na iClouda, wykupiłam sobie więcej miejsca i robię taką kopię zapasową, a przy okazji mam te zdjęcia dostępne, wiecie, z poziomu telefonu, co jest super fajne, bo z jednej strony mogę, nie wiem, sobie obejrzeć stare wspomnienia, kiedy mam tylko ochotę, z drugiej strony mogę wam coś wrzucić, z trzeciej strony mogę komuś coś wysłać, jeżeli ktoś coś potrzebuje, to jest naprawdę wygodne i wiecie co, ja się do takich zdjęć dokupuję, że to głowa mała. Prawda, nie każde zdjęcie mogę wam pokazać, bo nie każdy się nadaje, bo albo nie nadaje się po prostu na YouTube'a, albo nie chcę pokazywać, wiecie, mojej rodziny czy moich znajomych, więc nie każdy jest tutaj do pokazania, ale jak zobaczyłam, w ilu miejscach fajnych byłam, wiecie, ile fajnych wspomnień mam, to powiem wam, że to mnie naprawdę motywuje, że warto jeździć, wiecie, w różne miejsca, warto zbierać różne doświadczenia, warto po prostu żyć i cieszyć się życiem, dlatego też właśnie super się cieszę, że dzisiaj mam ten koncert, jestem naprawdę ciekawa, zawsze jak idę na pierwszy koncert danego artysty, to jestem ciekawa, jaka jest atmosfera, wiecie, jak mi się na tym koncercie będzie podobało, więc tutaj jak najbardziej jest we mnie właśnie takie ta niepewność, wiecie, takie oczekiwanie, jak to wszystko się okaże. Mam też nadzieję, że tutaj z tym wejściem przez barierki nie będzie żadnego problemu, że to jest ustalone, więc tak naprawdę niczym się nie denerwuję, tylko muszę sobie spokojnie dojechać do Gdańska, ogarnąć to, co mam do ogarnięcia i wiecie, mogę na spokojnie przeżywać koncert. Mam tylko nadzieję, że uda mi się wrócić dzisiaj tym ostatnim autobusem, a nie czekać do rana, ale tego jest bardzo ciężko przewidzieć, tym bardziej, że wiecie, koncert zaczyna się o 20:00, potrwa co najmniej 2 godziny, nie wiem, czy uda mi się właśnie poprosić o zdjęcie, czy będę czekać, czy nie będę czekać, ile zajmie mi dojście na SKM-kę, o której będzie ta SKM-ka, wiecie, tam jest tyle zmiennych, że naprawdę ciężko to przewidzieć. Dojechałam już do Gdańska, jestem teraz w Galerii Forum, nagrałam już nawet TikToki, więc jestem zadowolona. Za chwilkę idę na jakiś autobus lub tramwaj i mam nadzieję, że dotrę bez problemu. Dzisiaj jest tak pięknie, słuchajcie, ciepło. Jedyne, co mnie lekko irytuje, to wiatr, bo niestety rozwiewa fryzurę, ale nawet ten wiatr jest taki ciepły, wiosenny, więc pogoda jest rewelacyjna. Słuchajcie, miałam rozpiętą kurtkę, nawet mi nie było zimno, więc jest to duży plus. Dzisiaj pierwszy raz wsiadałam do SKM-kę ze stacji Reda Pieleszewo i ogólnie na początku nie wiedziałam, gdzie jest ten dotarły i tak dalej, ale bardzo szybko się zorientowałam, więc nie było problemu. I powiem wam, że tam chyba się jeszcze lepiej wsiada niż w Jecharowie, jakkolwiek absurdalnie to brzmi, bo z Górnej Redy mam autobusem dosłownie 5 minut, więc nie muszę jeździć, wiecie, połowy trasy jeszcze do Jecharowa. Dodatkowo też tam bardzo mało osób wsiada, więc idzie sprawnie i też tam jest bardzo dobra droga, jeżeli chodzi właśnie o dojazd wózkiem do stacji, więc myślę, że chyba będę jednak do Pieleszewa jeździć. Kurczę, żałuję ogromnie, że, bo tam z Pieleszewa jest też, wiecie, tak około pół godziny, mogłabym SKM-ką jechać, wiecie, bezpośrednio, tylko problem polega na tym, że ja już raz tamtędy wracałam od SKM-ki w nocy, ale byłam wtedy z moją siostrą, a to dlatego, że tam idziecie przez połowę trasy, tak naprawdę zanim dojdziecie do Redy, poboczem bardzo ruchliwej ulicy. I wiecie co? Zupełnie szczerze, sama bym się nie podjęła takiego ryzyka. Ja wiem, że jestem szalona, odważna i w ogóle czasami się śmieję, że nie mam instynktu samozachowawczego, ale to jest bardzo wiecie, to by było bardzo niebezpieczne i niepotrzebne ryzyko, więc wiecie, no po co ryzykować, już wolę sobie przyjechać autobusem nocnym i po prostu potem iść z Rumi, bo tam idę chodnikiem przy głównej ulicy, gdzie jest oświetlenie, a tam nawet nie było świateł, wiecie, no było to ciężkie właśnie osiągnięcie. Jestem zadowolona, bo dzisiaj nagrywanie TikToków szło mi bardzo fajnie, dodatkowo zrobiłam sobie małą taką sesję fotograficzną, bo teraz właśnie nawet pisałam z Alą i ogólnie z moimi koleżankami, że musimy robić sobie więcej zdjęć, bo zawsze było właśnie pełno zdjęć i widzę to po tym, jak sprzątam te zdjęcia, a w ostatnim czasie jakoś przestałyśmy robić te zdjęcia i teraz za każdym razem, słuchajcie, jak robię właśnie sobie rolkę, to przy okazji robię sobie zdjęcie, żeby mieć pamiątkowe. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się spotkać z Dawidem i zrobić zdjęcie, ale na to nie liczę, tak? Po prostu fajnie by było, więc wtedy byłoby w ogóle sztosowo. Ale też właśnie robię sobie zdjęcia i teraz właśnie wysyłam moim koleżankom i wszystkie piszą, włącznie z moją ciocią, z którą się widziałam tydzień temu i opowiadałam właśnie o tym koncepcie, że wyglądam super. Ja się śmieję, że wyglądam chyba troszeczkę zbyt zwyczajnie, bo wiecie, nie mam koronek, nie mam jakiejś, wiecie, cukinowej sukienki, zawsze coś takiego mi się kojarzy z koncertem, no ale to jest trasa Popromantyk, to powinno być, wiecie, subtelnie, romantycznie, zwiewnie, po drugie jest to trasa klubowa, wiadomo, że do klubu nie założycie taką sukienkę jak, nie wiem, na przykład do Filharmonii czy na stadion, no bo to jest zupełnie inny koncept koncertu, dlatego też właśnie miałam rozkminę i powiem wam, że w tej sukience naprawdę czuję się mega. To chyba się stała teraz jedna z moich ulubionych sukienek i coś czuję, że teraz będę, jak będę takie spotkała w różnych kolorach i wzorach, to będę ich kupowała na potęgę, bo wydaje mi się, że wyglądam naprawdę super i czuję się super i myślę, że chyba to w tym jest najważniejsze i zaczynam czuć lekki stresik, bo to jest ten moment, kiedy mam jeszcze sporo czasu, ale z drugiej strony już wolałabym być na miejscu, po prostu czekać w kolejce, a potem sama się na siebie wkurzam, wiecie, że ja czekam w tej kolejce i siedzę i się nudzę, ale z drugiej strony jak już bym widziała, że dotarłam, że stoję w tej kolejce, co prawda, tak jak mówiłam, ja mam rzekomo mieć wejście bez kolejki, ale wiecie, że tam stoję i czekam na otwarcie branek, to ja już jestem spokojna, a zawsze jak właśnie mam dotrzeć na koncert, to nie wiem, czuję taki niepokój, że coś się wykrzaczy, wiecie, że się spóźnię, że nie dojadę, to jest absurdalne, ale czuję to przed każdym koncertem, dlatego też właśnie zawsze mam taką paranoję i jadę dużo szybciej, też wiecie, niby wyjechałam 14:30, ale słuchajcie, tak zupełnie szczerze, to nie jest to jakoś bardzo szybko, jeżeli mam być szczera, ponieważ zobaczcie, teraz którą mamy godzinę, bramki są otwierane o godzinie, czekajcie, muszę przesunąć telefon, bramki są otwierane o godzinie 18:30, a mamy 17:20, więc to wcale nie jest jakoś turbo wcześnie, więc jak widzicie po prostu idealnie. Jeżeli mnie zapytacie, gdzie jestem, to nie mam bladego pojęcia, jestem w jakimś budynku stoczniowym, dosłownie przez ścianę z miejscem, gdzie będzie koncert, weszłam tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby się do was odezwać, dotarłam bez problemu i nawet tutaj znalazłam sobie lepszą drogę, troszeczkę omijając auta, niestety przez pół drogi i musiałam iść po ulicy, no ale nie ma innej opcji. Jestem przed czasem, bo jest godzina 18:10, więc jeszcze chwilkę mam właśnie, żeby na spokojnie się do was odezwać. Ludzi jest masa, ale już się tam pokazałam przy bramce i pan menadżer mnie widział, powiedział, że mogę tam zaczekać, a ja mówię, dobra, przyjdę się tutaj do was, nagram i potem jeszcze raz się tam wpakuję, więc jeszcze za chwilkę postaram się pogadać na temat tego zdjęcia, ale zobaczymy, czy się uda. Więc jestem niesamowicie podekscytowana. Jest sporo osób na wózkach, nie wiem, czy one też będą dopuszczone do posy, zobaczymy, ale ale wiecie, ja napisałam, ja się zainteresowałam, ja poinformowałam o potrzebach i widzicie, jeżeli jesteście osobami z niepełnosprawnościami, nie bójcie się pytać. Co najwyżej dostaniecie odpowiedź odmowną, ale powiem wam, że organizatorzy zazwyczaj są tacy super, że czy właśnie menadżerowie, czy organizatorzy, czy też właśnie panowie od sali, wiecie, właściciele sali, obiektu i tak dalej, więc nie ma się czym przejmować i po prostu najwyżej, wiecie, będziecie mieli opcję, nie ma opcji, tak? I to jest najgorsze, co was może spotkać. Kto pytanie błądzi, ale powiem wam, że czuję już takie lekkie podenerwowanie. Gorsze jest to, że tam trwa meet and greet. Próbowałam dostać, ale niestety już mi się nie udało. Troszeczkę żałuję, więc no, słaba opcja, ale mam tu nawet takie w miarę spoko światło. Nie wiem, co mam sobie do was mówić w tej chwili za bardzo, bo trochę już zaczynam myśleć na temat tego koncertu. Muszę sobie właśnie zaraz jeszcze przygotować telefon na serwistiku, więc to, ale to już chyba na sali tam zrobię, bo to jeszcze wiecie, 18:30 otwieram bramę, a o 20:00 dopiero jest koncert, więc jest masa czasu. dobrze to miejsce. Jestem na dworcu w Gdyni Głównej i mam 20 minut do autobusu, tego o północy. Mam dokładnie 5 minut na nagranie i 15 minut na zjedzenie frytek i herbaty, bo zamówiłam sobie właśnie w Maku herbatę z frytkami, tymi właśnie z przyprawami. Są genialne. Boże, co to był za wieczór, Boże, co to był za koncert. Powiem wam tak, ja zazwyczaj nie przeklinam, ale teraz będzie trigger alert. Uważajcie, koncert był zajebisty. Ja wiedziałam, że będzie fajnie, ale nie spodziewałam się, że będzie tak niesamowicie. Tutaj pewnie widzieliście przebitki. Dziękuję bardzo. Wracając do koncertu, osoby z niepełnosprawnościami na wózkach zostały wpuszczone jako pierwsze, co uważam było bardzo fajne i bardzo miłe. Byliśmy właśnie w tej fosie pomiędzy barierkami a sceną. Co prawda na początku pojawiło się lekkie zamieszanie, bo ochrona zaczęła mówić, że jest problem, bo my tam nie możemy stać, że musimy stać po bokach, a wiecie, z boku nie było nic widać. Na co zareagował właśnie pan menadżer pana Dawida. I tutaj muszę bardzo podziękować, bo poustawiał wózki tak, że każdy widział, wiecie, był zadowolony. Mam genialne nagrania i w ogóle bycie pod sceną to był sztos. Wiecie, dodatkowo też bardzo ucieszyło mnie to, że na koncercie było chyba oprócz mnie 5 czy 6 osób na wózkach, więc cieszę się, że osoby zaczynają chodzić z niepełnosprawnościami, wiecie, na koncerty, że biorą udział w tym życiu towarzyskim, wiecie, i kulturalnym, bo uważam, że to jest naprawdę ważne. I byłam mega zachwycona, bo były praktycznie wszystkie moje ulubione piosenki, dodatkowo było DNA jako bonus i od prostu na bis. I to było genialne, bo też bardzo lubię tę piosenkę. Jedynej piosenki, której nie było, to Nie wolno mi, ale to też mam fazę na tą piosenkę. Ja ostatnio, wiecie, mam fazę na masę piosenek, ale była oczywiście moja ukochana, bo bardzo dużo ludzi uważa, że wiecie, taką ukochaną ich piosenką, jeżeli chodzi o Dawida, to jest Bez ciebie albo Café de Paris. Na przykład moja mama uwielbia Café de Paris. Dla mnie najlepszą i najbardziej genialną piosenką jest Proste. Nie wiem, czy wam to mówiłam, pewnie wam to mówiłam, ale to po prostu opisuje pewien rozdział w moim życiu i to jest tak genialne, że po prostu ja słucham tego dosłownie do pożygu, po kilkanaście razy. Uwielbiam tą piosenkę i usłyszycie ją na żywo, to wiecie, co to było tak niesamowite. Już wiem, że na każdy koncert Dawida będę chodzić, bo jest naprawdę rewelacyjnym artystą, oddaje moc i wiecie, fajnie rozmawia podczas koncertu, obsługa jest super. Na koniec podziękowałam panu menadżerowi za, wiecie, pomoc, ustawienie i to wszystko, bo on naprawdę wyświadczył dużo przysług i tutaj trzeba oddać, że troska osób z niepełnosprawnością była. Tak, mogę się czuć, wiecie, lekko rozczerwona na brak zdjęcia, ale ja idąc na koncert, wiecie, idę na koncert, nie liczę na, wiecie, na zdjęcie, jak się uda zrobić, to się uda, a koncert był naprawdę sztosowy. Wiem, że teraz już tak naprawdę chyba została tylko Poznań, nie, chyba dwie Warszawy i Toruń, tak? Bo zbyt goszczy przeniesione, więc trasa się kończy, ale jest naprawdę rewelacyjna. Dodatkowo po koncercie poznałam masę osób, z wieloma osobami rozmawiałam, a jeszcze z tego miejsca bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić Martynę i Sylwię, które dogoniły mnie dosłownie już tam, jeszcze jak wychodziłam z klubu i powiedziały, że też właśnie idą do Głównego Gdańska i słuchajcie, szłyśmy sobie we trójkę, rozmawiałyśmy i bardzo miło było was poznać, dziewczyny, naprawdę jesteście rewelacyjne i wiecie, wspierałyśmy się, nie wracałyśmy same i to było naprawdę super. I dodatkowo jeszcze pani na peronie, która, bo czekałam około 15 minut na SKM-kę, bo jeszcze pani na peronie była genialna. No mówiłam wam, po prostu takie osoby spotykałam, że szkoda słów, po prostu rewelacja. Nawet nie wiem, jak mam wszystkim podziękować, bo spotkałam bardzo dużo miłych osób, cała ochrona obiektu. Oprócz właśnie tego jednego pana, który miał problemy, gdzie ustawić wózki, była przegenialna. Pan konduktor też z pociągu był przegenialny, więc naprawdę było rewelacyjnie. I muszę wam powiedzieć, że dawno czegoś takiego nie doświadczyłam i uwielbiam koncerty właśnie za to, że poznaje się super ludzi, że odwiedza się super miejsca, że są super emocje i naprawdę tego bym chyba nie oddała za nic. Uwierzcie mi, bo to jest coś genialnego. Jak widzicie, bezpiecznie dotarłam do domu, jest nawet w miarę wcześnie, bo jest po godzinie 1. Co prawda trochę nabawiłam się strachu, bo słuchajcie, ja zazwyczaj z McDonalda czy z budynku dworca wychodzę tak za 3 minuty autobus, za 4 minuty autobus, bo tylko wystarczy, że przejdę cały budynek dworca, wyjdę przez drzwi i tak naprawdę po 15-20 sekundach jestem na przystanku, bo to jest przystanek pod dworcem, więc też nie chcę wychodzić za szybko, bo nie chcę maznąć, to jest oczywiste. I trochę się przestraszyłam, bo czytałam, że tam jest zmiana organizacji ruchu, ale nie sądziłam, że przejście z podjazdem będzie, wiecie, zablokowane. No i musiałam sobie zjechać w innym miejscu wózkiem, w sumie mogłam pójść w drugą stronę, ale to się dopiero potem kapnęłam. Ale to, co było najgorsze, że tam było pozagrodzone i nie wiedziałam, czy ten nocny autobus staje w tym miejscu, gdzie zawsze. Ale patrzę, wiecie, tak kątem oka, że tam stoją ludzie, więc podeszłam i się pytam. A wszyscy mówią, tak, to tylko tramwaje nie stają. Że jest zmiana organizacji, tam jedno przejście jest wyłączone i ogólnie tylko auta mogą tam jeździć, tylko właśnie tramwaje nie jeżdżą i w jednym miejscu tylko auta właśnie nie mogą podjechać. A poza tym wszystko jest w normie, więc troszeczkę się uspokoiłam, ale na początku miałam takie... Kurczę, mam 2 minuty do autobusu, jak będę miała teraz tak szukać, to wiecie, to będzie rybka, ale na szczęście wszystko się udało. I wiecie co? Dopiero w autobusie się zorientowałam, bo tak jak wam mówiłam w poprzednim klipie, bardzo dużo osób dzisiaj w ogóle mnie zaczepiło, dużo osób poznałam, z dużą ilością osób rozmawiałam i zwróciłam uwagę, że bardzo dużo kobiet mnie dzisiaj zaczepiło. I okej, na koncercie to spoko, wiecie, jak czekaliśmy po koncercie, żeby wyjść spokojnie z obiektu, ale potem już właśnie Martyna z Sylwią, potem jeszcze ta pani na peronie i potem jeszcze pani w SKM-ce. Widziałam, że dosiadła specjalnie do mnie i jeszcze ze mną rozmawiała. I tak wiecie, było to dla mnie dziwne, bo jak wiecie, ja w ostatnim czasie często jeżdżę na koncerty, często wracam nocą, czy właśnie z teatru i nigdy do tej pory nie widziałam takiego czegoś, tym bardziej zauważyłam, że też kobiety zaczęły się zbijać w grupki, wiecie, podróżują razem, bardzo dużo młodych dziewczyn na koncercie było z mamami, pomimo tego, że miały jakieś 20, wiecie, 20 kilka lat, przyjechało z mamami, albo ktoś się autem odbierał i tak wiecie, dopiero w autobusie się kapnęłam, że co prawda rozmawiałam o tym właśnie z Martyną i Sylwią, jak szłyśmy, ale nie połączyłam kropek. Chyba ma związek właśnie z tą sytuacją, niestety ta tragiczna sytuacja z Warszawy i śmierć 25-letniej Lizy z Białorusi. I widać, że to przestraszyło kobiety. Niestety. Z jednej strony to jest dobre, słuchajcie. Szkoda, że niestety potrzeba było do tego tragedii. No, to nie jest okej. Ale wiecie, fajnie, że teraz kobiety się pilnują, zaczepiają, wiecie, zbiją w grupki i tak dalej. Ale z drugiej strony widzę, że kobiety nie są pewne, piątek wieczór wyjdzie na ulicy i to nie jest fajne. Mam pełną świadomość tego, że kobiety czują się niepewnie, bo czują się słabsze i wiedzą, że może ich coś złego spotkać i ja tego, broń Boże, nie podważam i jak najbardziej rozumiem, bo ich obawy są słuszne i tutaj w 100% wiecie, się zgadzam z obawami kobiet, ale z drugiej strony to nie jest w porządku, żeby czuć się zagrożonym tylko dlatego, że co, że jest się trochę słabszym, to nie powinno tak działać, ale wiadomo, nie żyjemy w idealistycznym świecie. Ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę dzisiaj było widać różnicę. Ja chyba, tak, od tych tragicznych wydarzeń w Warszawie nie chodziłam po nocy i powiem wam, że widać kolosalną różnicę i to jest z jednej strony bardzo przykre, bardzo smutne, a z drugiej strony takie motywujące, że może wreszcie, wiecie, kobiety zaczną dbać o siebie nawzajem i może właśnie, wiecie, jak nie mogą się doprosić bezpieczeństwa ze strony mężczyzn, żeby mogły bezpiecznie chodzić po ulicy, to po prostu będą razem w grupki się, wiecie, zbijać i po prostu same siebie pilnować, no bo jak nie ma innej opcji, no to trzeba sobie jakoś radzić, nie? Więc taka konkluzja mi naszła w autobusie nocnym, nie pytajcie. Po drodze mi się szło naprawdę fajnie, bo było 10 stopni, więc słucham sobie muzyczki i było naprawdę super i powiem wam, że emocje jeszcze nie opadły, chociaż po drodze cały czas kupiłam serduszka z koncertu. Widziałam, że jedno zostawiłam na peronie, drugie zostawiłam w autobusie, trzecie tam po drodze. Pewnie jeszcze mam w wózku, jak się położę, to pewnie jeszcze moja mama powyciąga te serduszka. Ja już teraz mam tutaj przygotowaną ciepłą herbatkę, więc wypiłam herbatę, zmyłam makijaż i idę spać. Może ten vlog dzisiaj jest troszeczkę taki krótszy, ale jak zawsze koncertowy. Mam nadzieję, że mimo wszystko fajnie wam się go oglądało i serdecznie wam polecam koncerty Dawida Kwiatkowskiego, bo ja nie wiem, czy ja oddam to wszystko, co przeżyłam, bo to był taki sztos. Tutaj zrobię taki mały sneak peek, co prawda wam nie zdradzę gdzie i kiedy, ale będę miała przyjemność jeszcze w najbliższym czasie posłuchać Dawida na żywo, więc niesamowicie się cieszę, naprawdę. I mam tylko nadzieję, że będzie tutaj u nas w okolicy dużo plenerów i będę sobie mogła jeździć. Plenery, czyli koncerty plenerowe, na przykład z okazji jakiegoś dnia, wiecie, miasta, nie wiem, jakiegoś wydarzenia, na przykład Dni Morza u nas. I mam nadzieję, że będzie bardzo dużo tych plenerów, bo też bym chętnie pojeździła. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Chyba z tego miejsca już wam mogę podziękować za 35 000, bo jak to nagrywam, już wam mówię, ile mam subskrypcji na ten moment, ile brakuje do tych 35 000. Poczekajcie, już wchodzę do studia. Brakuje w tej chwili mi 26 osób, więc podejrzewam, że zanim opublikuję ten film, to już na pewno dojdziecie. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za 35 tysięcy subskrypcji. Cieszę się, że rozwijamy kanał, cieszę się, że lecimy dalej i mam nadzieję, że właśnie przekaz pozytywny o niepełnosprawności będzie docierał coraz dalej. Dziękuję wszystkim moim patronom oraz wspierającym. Dziękuję też za pierwszego właśnie takiego jednorazowego donate'a, za film w podziękowaniu. To jest super, bardzo, bardzo dziękuję. W następnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!